Witam Was serdecznie. Z tej strony Tomek Szczepanowicki Bartnik. W tym odcinku pokażę Wam, jak rozlewam miód do słoików. W swojej pasiece używam takich słoików 0,9 litra. Przeważnie tutaj wielokwiatów chodzi około 1-2 kg. O, spadziowego troszkę więcej, 1,3 do 1,35. Wszystkie słoiki zakręcam takimi zakrętkami. Jest tu taki ul słowiański. Taki wzór mi się spodobał. I stosuję go od już 4 lat. Do rozlewania mam takie prawidło. Tutaj kładę odstojnik, bo do tej pory w pasiece używałem hoboków takich 33 litry. Wchodzi do niego w sumie 42 kg. I mam tutaj taki na zawiasie zrobiony podstument. Mam zrobiony tutaj taką klapkę, że ustawiam sobie wysokość tej górnej pochylni. I wszystkie drobinki zbierają się pod skosem i mogę maksymalnie z takiego hoboka wylać miod, który nie jest zanieczyszczony drobinkami wosku. Mogę tutaj regulować sobie wysokość i pomaga to, jeżeli samemu się rozlewa miód. Tak jak mówiłem we wcześniejszych filmach, odstojnik stosuje się po to, żeby drobinki wosku po odsklepianiu wyszły na wierzch, a czysty miód klarowny będzie tutaj zlewany przez zawór. A jeśli miód jest dojrzały i dobrze odparowany, to tworzy się taka górka. No, według mnie jest to jeden z najprzyjemniejszych prac dla pszczelarza. Oprócz tego jeszcze opieka nad odkładami, wychów matek i wtapianie węzy. To według mnie jest najbardziej fajne. Napiszcie w komentarzu, co dla Was jest najfajniejsze w pszczelarstwie. Na pewno nie zbieranie rójek. O, już jest końcówka miodu. Już tutaj blisko jest zaworu, więc będę musiał podnieść troszkę stojnik. No i cała zawartość miodu przesunęła się w tą stronę i więcej będę mógł zlać. Bez tych drobinek. Na końcu te drobinki zlewam. Później one i tak w słoiku się wyklarują na wierzchu. Będę mógł je zebrać i słoik i tak skrystalizuję. No już tutaj na spodzie przy zaworze zebrały się wszystkie drobinki. Reszta już trafia do słoika. I tak wszystko wypłynie później na wierzch słoika i ten słoik zostanie dla nas. Dla pszczelarza. Teraz już zlewam jak leci. Dobra, teraz pozostało tylko okleić słoiki, opisać i będą czekać na swojego klienta. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.